Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie. Dziś będziemy ogrywać Shikishimę, to znaczy ten pancernik jest już przeze mnie dosyć konkretnie ograny. No i tak jak się spodziewałem przed jego wypuszczeniem, że będzie on w dużej mierze zależny od RNG. Można na nim strzelić 20 razy za 1940 on ma najmniejsze obrażenia, a można strzelić raz za 60 tysięcy tylko dlatego, że już więcej HP-ków okręt, w który strzeliliśmy, nie ma. Więc no, patrząc nawet na specyfikę tej jednostki, największy kaliber w grze, 6 dział. No tutaj jakby wszystko wchodziło, to byśmy po prostu zaorali całą flotę przeciwnika, więc wszystko wchodzić nie może. Cytadele są za bagatela, uwaga, 19400, więc no, dwie cytadele z domieszką lekką jeszcze dodatkowych obrażeń kładą wszystkie krążowniki prawie. No, jakby często tutaj wchodziły cytki, to po prostu przeciwnik nijak nie miałby większych szans. Dosyć skuteczna pelota, bardzo dobra obrona przeciwtorpedowa. Okręcik, co by nie było, całkiem sympatyczny. Zasięg ostrzału też jest konkretny. Jak mamy takie przyzwoite RNG w bitwie, to losuje nam całkiem przyjemnie na prawie każdym dystansie. To jest okręt snajperski, dosyć celny. Czy my tu mamy coś ciekawego? To wygląda ciekawie, bo płynie bokiem. A już nie płynie. Dobra, bitwa nędzna przez tą pogodę, gdzie jest RNG w RNG i nie wiadomo jakie już RNG. No ale co zrobić? Wolno płynie, gdzieś 1/4. Ogólnie bardzo przyjemny okręt na średni dystans. Wtedy już te obrażenia są całkiem sensowne, celność też. Na bliski, jak nie mamy dziwnego RNG, no to już bardzo boli. Bo się zaczynają sypać cytadele. A jak mówiłem, no niecałe 20 tysięcy z cytki to robi wrażenie. Widzicie, nawet na 22 km za 10 może wejść. A może wejść i za więcej oczywiście. Może będzie prezentacja, może nie, zobaczymy. Okręt ogólnie należy szanować, bo jest to... O właśnie, jest to groźny przeciwnik, który może mocno kopać tyłki. Nie należy mu pokazywać burty. Ogólnie mam już na nim bardzo ładne wyniki. Podejrzewam, że za jakiś czas będzie też jakiś wspaniały wynik. Jak RNG będzie bardzo przyjazne, no to przeciwnik będzie płakał. W tej mapie widzę, że się tak przeciwnicy trzymają, gdzieś tam ta linia i bardzo ich interesuje. Kolejna sprawa, opancerzenie naprzód i skontowany okręt bardzo dobre, możemy dingać tego mnóstwo i nawet z stosunkowo bliskich odległości.
No, trzeba uważać z kątowaniem. Jak spierniczymy kątowanie, no to oczywiście cytadele będą się nam sypać. Ich hapek będzie uciekał szybciutko. Więc no niezwykle ważne jest, żeby się dobrze ustawiać. Jeśli chodzi o Kamo, no, bez rewelacji. Dlatego trzeba uważać, że skupienie jest fajne, ciekawe czy trafię. No trafiłem. To jest taki pancernik, z jednej strony snajperski, z drugiej oczywiście, no tak jak mówiłem, nie cały czas nam fantastycznie losuje, bo jakby tak było, to przeciwnik by szybko kończył grę. Ale tam Alfi troszkę korci. A nóż coś wejdzie. Niestety, czujny był. A zaraz będziemy w tym całym kółeczku złej pogody i no, celowanie się może ostro skopać. Spróbujemy może troszkę do brzegu przybić. Więc ogólnie na podstawowe pytanie, czy warto go sobie wziąć i odżałować? Uważam, że warto. No pamiętajmy, że mogą nam się trafiać takie bitwy, że no to zamienią nam te działa na jakieś działa z Biedronki, ale... Trzeba szkoda w niego strzelać. Ale jak losowania będą standardowe, to... Dosyć przyjemnie rozharatamy większość okrętów. No tą flankę się już chyba będziemy pomału ustawiać. Trzeba pamiętać, że działa, no, wolno się kręcą. Więc musimy mieć to na uwadze, że jak na jakichś takich wymianach bliskich jest ciężko, bo możemy nie nadążyć z obrotem okrętu. Chodzi oczywiście o przeciwnika. Thunderer tam bardzo fajnie gra. Schował się za wyspą i ma wszystko gdzieś. Można i tak. Najgorzej, że tu są te dwa niszczyciele. Może mi Fantastic trochę pomoże. Nawet trzy. Dodatkowa jest bardzo przyzwoita, można też okręt robić pod dodatkową, ale trzeba uważać, żeby... no nie przedobrzyć, bo tak jak mówię, tutaj gra na blisko jest często ryzykowna.
zaraz niestety będziemy przyjmować. Fajnie się. Poczekaj, chłopie. O, lotnia. Niestety rozrzut tam spory. Przeciwnicy mogliby troszkę jeszcze pożyć, bym pomęczył lotnię, chociaż tak się ustawia, że za bardzo się jej nie pomęczy. Thunderer też mi uciekł. Taka walka w kiepskiej pogodzie. Niestety ktoś tam padł i trzeba było przerwać ten jakże wyrównany pojedynek. Punktów tyle, co kot napłakał. Zagrajmy raz jeszcze. Ogólnie największym problemem tego okrętu jest ta losowość. No, każda salwa to może być wow, a może być ojejku. Więc to nie jest pancernik, który ma w miarę stałe losowania. Chociaż no taki ogólnie ciężko. Pancerniki, jeśli chodzi o RNG, to w ogóle mają przekichane. No, bo jak im nie polosuje z dwie salwy, no to tak naprawdę przez półtorej minuty nic nie robią. A to jest kosmiczny okres czasu. No ale jest jak jest. Tym razem żadna lotnia nie będzie męczyć. Na streamu jest filmik. Dobra, tutaj spróbujmy może kogoś złapać trochę bliżej, jeśli się uda. Jeśli chodzi o naprawki, to tutaj mamy 583, bardzo przyzwoicie. A ja mam tutaj, no kapitana oczywiście pokażę i wszystko mówię po tej bitwie. Zrobione 9.7 pod zasięg, ale tu jest bardziej taka opcja pośrednia między buffowaniem peloty a dodatkowej zrobiona. Uważam, że ten okręt powinien częściej walczyć na zasięgach daleki średni niż na średni bliski, więc to dodatkowa tak tylko przy okazji. No niestety widzę, że odkręca, więc raczej nic nie wyjdzie. No dobra, 1900. Dobra, Thunderer jest miększy. No, wlazło komuś, fajnie. Tutaj nie chcę wchodzić.
No, już widać, jakie mamy ręce, podpałka za podpałką. Tak więc prosto nie będzie. Chyba tą bitwę mamy przegrać i tyle. Zobaczymy, czy tak będzie faktycznie. Lera, to trzymy to. Może dopłynąć. Nie dam rady tego wyminąć, a może? Ale Minotaura nam zaraz rozkroszą. Desik już cicho siedzi. Najgorzej, no tak jak mówiłem, to od samego początku już wam mówiłem, że ta bitwa jest przegrana. Po RNG, jakie mnie spotkało, te pierwsze strzały, to już było wiadomo, że gra będzie pomagała przeciwnikom i niestety pomaga. Jak widać też gracze, którzy są tutaj ze mną, głównie są zainteresowani szybkim zgonem. Zobaczcie też na RNG torped. Te, które mają we mnie wejść, są blisko, te, które nie trafić, nie. No, ta torpeda tak naprawdę powinna iść tu i mnie nie trafić. Ale nie. Ciekawe, czy rozwalę tą szynkę. Okej. Niestety nie zdążę wykręcić. Dobra, tego Desa by się przydało rozwalić. Może jeszcze da radę to wyciągnąć, chociaż 3 kapy mamy stracone. W killach też to źle wygląda. Macie też, jak poleciały pociski, tak żeby czasem nie zabić. A w tej bitwie będzie ciężko zrobić coś sensownego. Nie przy takich losowaniach. Dobra, ta Yamato tak stoi, że coś może wejść. Może nie dużo, ale coś. O, jeszcze płynie. Yamato tak na boku, jak dobrze wejdzie, to będzie czuł.
No właśnie. Albo przestrzelił, albo w ogóle to nie we mnie leciało. Chyba będą tu wypływać. Tutaj się ustawię pod kątem i wszystko to, co będzie wypływało, to... Może da radę troszkę... oklepać. Niestety cyklon się zbliża. Może Montana tu wypłynie. Byłoby miło. Jeszcze jakąś salwę można oddać. Że to wszystko słabe cele. Nie wiem, czy Yuyang tutaj torpi, może i torpi. Bo na tej Yamato trzeba będzie zawrócić, co tutaj płynie pod Esa. I ogólnie tu mamy trzy okręty. Tamte się będą wycofywać, może tej Yamato teraz wypłynie. Ciężka sytuacja, bo może to wypłynąć, to wypłynąć. Nie wiem, jak będą sobie pływać. Bitwa jeszcze nie jest stracona. Jeszcze coś możemy ugrać. Dobra, zaryzykuję. Jak ten tu wypłynie, to mu się wystawię. No niestety, komuś muszę... O, tu jeszcze jeden płynie. Republika. To płynę na tą republikę. Midesa rozwali. Tak jest kiepsko ustawiona dla mnie. Chyba, że zacznie zawracać. O, jest i Yamato. Yamato jest dobrze ustawione, bardzo dobrze. Poproszę Cytadelę. Dziękuję. No niestety, wypłynęło drugie Yamato. Bardzo niedobrze. Nie będzie chciał błędu popełniać. Nie mogę tu się za dobrze skontować, niestety. To poleciało. No, pociśniemy czy zginiemy? Raczej zginiemy, ale za 8 usadziłem. Dajcie spokój. No trudno. Ale tak jak mówię, no kwestia jak polosuje, nie? Zniosło trochę za wysoko tą salwę. No przeciwnik miał o wiele prościej. Bo miałem mniej HP-ków.
A chciałem strzelić w niego. No liczyłem, że jakieś może jedna, dwie cytki wpadną, wtedy by z gościa już tam niewiele zostało do dobijania. Dobra, ta bitwa się skończy, zobaczymy potem statystyki. A ja w międzyczasie pokażę wam, jak wygląda kapitan, wyposażenie, flagi, czyli standard. Kapitanem oczywiście jest bardzo przyjemna Japonka, która pięknie opowiada o tym, co się dzieje na polu bitwy. Taki build dla mnie jest najlepszy, jaki tutaj mam. Można oczywiście zamiast tego, to miało wspomóc dodatkową, ale właściwie tak sobie się spisuje, brać śmiało nadzorcę, żeby mieć jedno leczonko więcej, albo jak chcecie grać bliżej czujność. Jak widać, z eksperta w kamuflażu w ogóle zrezygnowałem po to, żeby tutaj wspomóc i dodatkowo mi pelotę. No i przeciwdziałanie pożarom musi być, bo to duży okręt często płonie, więc nie ma opcji innej. Build pod całkowity, pod dodatkową, wydaje mi się, że tutaj aż takiego dużego sensu nie ma ze względu na ten wolny obrót dział i ogólnie okręt jest trochę ociężały i nie manewruje nim się jakoś przyjemnie. To nie francuska jednostka, więc ja stosuję coś takiego, ale tak jak mówię, podejrzewam, że dużo osób będzie robiło różne tutaj warianty, czy pod dodatkową, czy pod pelotę, czy pod przeżywalność, wszystko. No, jest kilka opcji do wyboru. Na pewno warto brać strzelca wyborowego, bo tutaj to się tak wolno kręci, że rany Julka i na pewno przepływ adrenaliny. I zalecałbym też przeciwdziałanie pożarom. No i zapobiegawcze utrzymanie. Reszta, jak kto woli. Co do wyposażenia, myślę, że taki standard, czyli modyfikacja głównego uzbrojenia 1, modyfikacja 1 systemu kontroli uszkodzeń, systemu celowniczego, systemu kontroli uszkodzeń 2, modyfikacja kamuflażu i modyfikacja głównej baterii, żeby strzelać szybciej. Co zaś się tyczy flag, może tą sobie wziąć. Standardowo na pelotę można brać, na przeładowanie sprzętu, na prędkość, oczywiście Indiana Delta na więcej, lepsze leczonko, no i przeciwtorpedowe, pożarowe, to też jest standard. Można też brać, tu się pokusić jak najbardziej na taranowanie. Masa jest konkretna, więc w razie czego możemy przeżyć. Oczywiście wszelkiego rodzaju flagi, tutaj te ekonomiczne, tudzież specjalne, również można zakładać. Co do zarobków, widzicie koszt utrzymania 85 tysięcy, więc żadna tragedia. Można nim trochę pozarabiać. Są lepsze okręty do zarabiania, ale typ też da radę. Tak to wyglądało. Tu już bardziej zostałem doceniony, chociaż ZAO zagrało bardzo ładnie. I taka zabawka. Całkiem przyjemna, całkiem miła. Jeszcze kamuflaż domyślny, jaki posiada. Jak widzimy, w dwóch wariantach bardzo dobry, bo jest minus 3 plus 4, minus 50 kosztów obsługi i plus 20 kredytów na bitwę i plus 100 pedeków na bitwę, to jest mega fajna sprawa. Dwa warianty, niebieski, zielony, jeden i drugi ładny. Może teraz ten niebieski. Pasuje w każdym razie do scenerii kosmicznej. Okręcik jak najbardziej na plus. Tylko tak jak mówię, no mogą się trafiać takie, wiecie, salwy. Wiadomo z czego.
mogą się trafiać bitwy, wiadomo z czego. Trzeba to przełknąć. Jak RNG będzie normalne, obrażenia będą spokojnie powyżej 100, bez większego problemu. A jak się zaczną sypać cytadelki, tak troszkę bardziej, no to bez problemu 200 tysięcy się robi. Tak wygląda ta maszynka. Tak więc szyki, bardzo dobra. Byleby tylko RNG było w miarę łaskawe i można cisnąć. Dobra, to by było na tyle. Jak chcecie więcej bitew, zapraszam na streamy, na Twitchu. Wszędzie są linki, czy to w filmach, czy na kanale o 20. A ja się z wami żegnam. Wielkie dzięki za lajki, inne tam duperele. Bye, bye.